Bermuda? Zaśpiewaj. Ale nie wstydź się. Asiu, ogromna radość, że możemy się zobaczyć na konferencji promującej 11. edycję Top Model. Jesteś w wspaniałym towarzystwie mamy i córki, więc od razu zastanawiałem się, czy córka towarzyszyła Ci też na planie programu. Na planerze była, jeden dzień ją wzięłam, ale tak to nie, to chciałam, żeby wiesz, żeby sobie jako dziecko w domu czy do parku z dziećmi się bawiła, bo to też męczące, to nie tylko, no, może nie dla niej, ale wiesz, dla mamy czy dla nani cały dzień tak siedzieć, wiesz, na nagraniach, ale Asia była, jak wzięłam ją na planer nagrania w Tamaro, to Asia była taki entertainment, uczestników śpiewała po polsku, po angielsku, trzymała ich tak, żeby się nie nudziły. Który język jest dla niej bliższy? Wiesz, to znaczy ona wszystko rozumie po polsku i po angielsku, ale po angielsku więcej mówi. Tylko że jakbyś z nią porozmawiał, byś sobie po polsku mówił, to by ona wszystko rozumiała. Tylko mniej słów mówi po polsku niż po angielsku. Może tak. To wynika z tego, że po prostu spędza więcej czasu w środowisku osób, które mówią po angielsku. A gdy rozmawia z babcią? Tak, z babcią, to babcia, nasza biedna Nania, co przyjechała z nami ze Stanów, w ogóle nie mówi po polsku, ale babcia nie dba, bo mówi, że Asia musi się nauczyć jak najwięcej po polsku. Teraz jak jesteśmy, to wszystkie bajeczki, wszystkie piosenki mówi do niej po polsku. Ale no, ona, Asia, wszystko rozumie po polsku, tylko że jeszcze te słowa nie ona bardzo dużo rozmawia, tylko więcej po angielsku, pewnie bardziej, ale jak ja od małego, ja do niej zawsze tłumaczyłam po polsku i po angielsku, dlatego może też rozumie, ale wiadomo, w domu ojciec i mówi po angielsku, czy tam jak idziemy do parku z nią, to inne dzieci, no to po angielsku, bo tam Polaków to tak naprawdę nie mamy naokoło siebie. Mamy jedną Daisy znajomą, ale ona też za bardzo, bardziej po angielsku z nią rozmawia niż po polsku.